Czego uczy mnie Pismo Święte w Ewangelii Marka 10, rozdział 21, werset? Wtedy Jezus spojrzał na nich z miłością. Oraz Łukasza 22, 61. Wtedy właśnie Pan Jezus odwrócił się i spojrzał na Piotra, a on przypomniał sobie jego słowa. Zanim kogut dziś zapieje, ty trzy razy oświadczysz, że mnie nie znasz. Spojrzenie Pana Jezusa Chrystusa jest tematem tego wersetu. Biblia opisuje wiele różnych sytuacji, w których Pan Jezus Chrystus świadomie, z naciskiem, spojrzał na kogoś. Spojrzeniem tego, który wszystko wie, spojrzał na Szymona Piotra i nadał mu nowe imię Kefas, z greckiego Petros, czyli kamień, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 42 werset. Swoje dobrotliwe spojrzenie zwrócił ku uczniom, gdy pomagał im zrozumieć pewną dla nich trudną do pojęcia okoliczność. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział 25 do 26 wersetu. Z wyrazem smutku i gniewu w oczach spojrzał na religijnych przywódców, którzy atakowali go z tego powodu, że uzdrowił w szabat ciężko chorego człowieka. Brakowało im wyraźnie jakiegokolwiek współczucia. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, 3 rozdział 5 werset. Spojrzeniem pełnym miłości ogarnął młodego człowieka, który był głęboko zainteresowany osiągnięciem życia wiecznego, o czym czytamy w Ewangelii Marka 10, rozdział 21, werset. Jego spojrzenie spoczęło z radością na ubogiej wdowie, która wszystko, co posiadała, wrzuciła do skarbnicy świątynnej, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza 21, 1. I drugi werset. Ze smutkiem spojrzał na swego ucznia, który właśnie dopełnił zapowiedzianego mu wcześniej zaparcia się Pana Jezusa, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza 22:61. Są jeszcze inne przykłady, gdy Jezus jednym tylko spojrzeniem docierał do ludzkich serc. Nie było niczego ukrytego przed Jego wzrokiem, a ponadto Jego spojrzenie zawsze odpowiadało sytuacji. Jednemu okazywał przez nie swe zrozumienie i aprobatę, wobec drugiego było to spojrzenie, którym chciał poruszyć znieczulone sumienie. Za każdym razem czynił to z miłości do ludzi. Także i dziś kieruje On z nieba swoje spojrzenie na Ciebie, na nas. Powstaje zatem pytanie, czy może spoglądać na Ciebie, na nas, z dobrocią, czy musi to czynić ze smutkiem lub z wyrazem karcącego gniewu. Nie dopuśćmy jednak nigdy do tego, by musieć kryć się przed Jego spojrzeniem. Wtedy właśnie Pan Jezus odwrócił się i spojrzał na Piotra, a on przypomniał sobie jego słowa. Zanim kogut dziś zapieje, ty trzy razy oświadczysz, że mnie nie znasz. Ewangelia Łukasza 22:61. Oraz wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. Ewangelia Marka 10:21.